Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wiem, czy wolno mi jako katolikowi, jako księdzu powiedzieć, że choć bardzo często modlę się za papieża Franciszka, nie tylko wymieniając go w kanonie w czasie przyświętej, ale także wspominając go w modlitwie powszechnej, bardzo często używam takiego sformułowania: módmy się za naszego papieża Franciszka, żeby wsłuchiwał się w wolę Ducha Świętego i żeby Kościół. Naprawdę słuchał Pana Boga i jego głosił, nie ulegał duchowi tego świata. Modlę się za papieża także indywidualnie i zależy mi na tym, żeby biskup Rzymu był człowiekiem odważnym w głoszeniu Chrystusa. To jednak, i znów zadaję pytanie, czy wolno mi jako katolikowi i księdzu, który przysięgał posłuszeństwo, który może się obawiać różnych kar kanonicznych, czy wolno mi powiedzieć, że. No, szczerze, ja czasami papieża Franciszka nie rozumiem. I wydaje mi się, że on wydaje tak mnóstwo sygnałów sprzecznych, że między innymi z tego powodu jest chaos w kościele. I wielu katolików, szczególnie tych rozkochanych w objawieniu bożym, które objawiało się i w Piśmie Świętym. I w nauce kościoła rzymskokatolickiego, że wielu katolików, powiedzmy nazwy ich konserwatywnymi, ale już się kiedyś tłumaczyłem, że te nazewnictwa do końca nie są adekwatne, że wielu katolików no, wyczuwa pewien mętlik w kościele. Ja się z tym odczuciem utożsamiam. Czy wolno mi tak powiedzieć? Czy spotka mnie jak, jakiegoś rodzaju nieprzyjemność? No, a nawet jeżeli tak no to trudno. Jestem szczery. Naprawdę błogosławię papieżowi Franciszkowi, naprawdę się za niego modlę, ale no nie pojmuję wielu jego działań i czasami nawet jako ksiądz, który no ma wykształcenie filozoficzne, teologiczne, pisałem też magisterkę na temat posługi Piotrowej w świetle ekumenicznej encykliki Ut Unum Sint, encykliki Jana Pawła II, to jednak wiele razy naprawdę nie wiem, co myśleć. Naprawdę nie wiem, dlaczego ten czy tamten biskup o poglądach tradycyjnych stracił mieszkanie, dlaczego został usunięty z urzędu biskupiego, a dlaczego na przykład biskup, który pozwala na działania w jego diecezji niemoralne albo wręcz takie, które szkodzą nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego, no, dlaczego ten biskup nadal jest biskupem? I myślę tutaj o wielu hierarchach kościoła niemieckiego, austriackiego, także szwajcarskiego, czy holenderskiego, czy belgijskiego. No, wielu spraw nie rozumiem. Na przykład, parę dni temu papież Franciszek powiedział na audiencji generalnej środowej takie zdanie. Boże, ktoś schroni się w strefach bezpieczeństwa, takich jak nawykowe powtarzanie rzeczy, które czynione są zawsze lub w kuszących wezwaniach duchowości przeżyć wewnętrznych, a nawet w źle zrozumianym poczuciu centralnej roli liturgii. Są to pokusy, które przybierają postać wierności tradycji, ale często są nie tyle odpowiedzią na ducha, lecz reakcjami na osobisty brak satysfakcji. Ja nie rozumiem tej wypowiedzi. Przecież od wieków uczymy się jako katolicy, że gdy liturgia jest w centrum, czyli Chrystus jest w centrum, wszystko jest na miejscu właściwym. Do tej pory wszystko było mądrze poustawiane. Kiedy ktoś kocha Pana Jezusa w Eucharystii, umie odkrywać osobistego Chrystusa w drugim człowieku. Ale gdy człowiek nie ma w centrum życia liturgicznego, tak naprawdę nie odkrywa Pana Boga w drugim człowieku. Często to są jedynie emocje, albo jakiś trend, albo moda, nawet na charytatywność, która jest oklaskiwana, nagradzana. A gdy człowiek odkrywa Pana Boga na Golgocie, to dopiero wtedy potrafi prawdziwie kochać drugiego człowieka. Pięknie o tym mówił choćby Józef Ratzinger, papież Benedykt XVI w wielu swoich wypowiedziach o liturgii. Wspomnę też kardynała Saracha – no więc nie rozumiem papieża Franciszka. To znaczy, on o czym mówi? Że ja nie mam kochać mszy świętej? Nie zgodzę się z tym. Czy mam prawo się z nim nie zgodzić? Czy mam prawo trochę postąpić jak Paweł wobec świętego Piotra, gdy nawet musiał... Były szaweł, były prześladowca kościoła, ale nawrócony na apostoła. Czy on, który upomniał wręcz tego, który był primus inter pares, czyli pierwszym wśród pozostałych, wśród równych, Czyli świętego Piotra, czy mógł go zganić za to, że ten wyrażał się w sposób tchórzowski, nieodważny, wbrew objawieniu Bożego. No, mógł to uczynić święty Paweł. Czy ja mam prawo czuć rodzaj smutku i też pewnego chaosu w sobie? Dlaczego Watykan czasami wobec osób o poglądach konserwatywnych reaguje od razu? Dlaczego wobec osób, które mają modernistyczne podejście, jest powściągliwy, dlaczego te wypowiedzi czasami są takie, że pisze papież do tych kilku niemieckich kobiet, mówiąc mu, że się obawia o to, którą drogą idzie kościół niemiecki, a w działaniach praktycznych Watykanu w zasadzie tego nie widzimy, no, czuje rodzaj chaosu. Dlatego trzeba oczywiście uważać, żeby nie popadać w różnego rodzaju radykalizmy. Trzeba mieć szeroko otwarte oczy, pozostawać wiernym duchowi Bożemu w kościele, modlić się za papieża, jednocześnie widzieć zmiany cywilizacyjne, być samodzielnym w dojrzewaniu duchowym, no ale też umieć zadawać trudne pytania. Jedno z takich pytań dotyczy choćby kościoła austriackiego. Teraz zapraszam was na pewien Krótki filmik o tym co się dzieje w kościele austriackim, a jest ten, znaczy ten filmik stworzyłem ze względu na to, iż wczoraj przeczytałem wiadomość, że jeden z księży w kościele austriackim dokonał coming outu, mówi, że jest osobą queer. No i teraz jest poniekąd oklaskiwany przez wielu hierarchów i katolików w kościele austriackim. W austriackim kościele przyznawana jest nagroda A, plus o, czyli akceptacja i otwarcie. Tę nagrodę mogą otrzymać parafie czy duszpasterstwa Kościoła Rzymskokatolickiego w Austrii, które to są pozytywnie nastawione do LGBTIQ czy osób typu queer. Gdy powstawała ta nagroda, mówiono, że wdraża się papieski dokument Amoris Letizia. Jak widzimy nie po raz pierwszy w ostatnich latach, że można tak interpretować oficjalne wypowiedzi biskupa Rzymu, z których to powstaje praktyka duszpasterska sprzeczna z tym, co mówi objawienie Boże, choćby pozostawione nam w Słowie Bożym czy w nauce Kościoła Rzymskokatolickiego. No i jak widzimy reakcji ze strony Watykanu. Nie ma. To przyzwolenie odgórne powoduje, że w wielu parafiach Europy Zachodniej, szczególnie tej niemieckojęzycznej, istnieje taki rodzaj duszpasterstwa, który jest zaprzeczeniem tego, co mówi objawienie Boże przez wiele wieków w kościele rzymskokatolickim. Tutaj widzieliśmy przed momentem zdjęcie jednej z parafii, która tę nagrodę A plus O otrzymała. Tutaj też jest fragment kazania w czasie odbierania tej nagrody, gdzie główną treścią jest mówienie, że Bóg nie sprawia kłopotów, gdy chcesz zmienić swoją tożsamość płciową, a w zasadzie ją odkryć. Taka jest wola Boża, Bóg Ciebie kocha, my Ciebie akceptujemy, my Ci towarzyszymy. Dlatego w dniu, w którym chcesz przyznać się otwarcie do tego, kim naprawdę jesteś, masz od nas błogosławieństwo. Oficjalna strona Kościoła w Austrii mówi między innymi o Międzynarodowym Dniu Coming Outu No i docenia się tego typu działania, nie widząc w tym żadnych zagrożeń. No i na koniec powiem, że na szczęście są takie głosy jak arcybiskupa Stankiewicza, metropolity Rygi, który powiedział, istnieje w Kościele coś takiego jak sensus fidei. I to działa. Widziałem to w auli synodalnej. Podpisuje się pod tym tekstem księdza arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza z Rygi, który przypomniał, że my naprawdę wierzymy, że Duch Święty, nie może nie zadziałać w ludzie bożym, i dlatego w wielu ludziach istnieje to poczucie chaosu. Dlatego wielu ludzi zadaje pytania, dlatego wiele osób potrafi krytycznie mówić o posłudze Piotrowej, a jednocześnie modlić się za papieża Franciszka. Jednocześnie wielu świeckich potrafi powiedzieć: Na to się nie zgadzamy. To jest wręcz herezja i oby takich wielu również było księży i biskupów, żeby mieli odwagę wypowiadać się tym sensus fidei, czyli zmysłem wiary. Dlatego wiele jest niepokoju, ponieważ duch święty w Kościele działa, i ostatecznie w tym niepokoju nie pozwoli Kościołowi na decyzje, które są sprzeczne z prawdą i z objawieniem Bożym. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Mimo niepokoju, który przeżywamy, życzę odwagi i wytrwania do końca. Amen.